Siemanko, jestem Lucek, a to jest BeamNG Drive. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I zaczynamy sobie od pościgu policyjnego. Będę policjantem, będę ścigał tamtą ciężarówkę, która jest sobie gdzieś tam. Ciężarówka jest cięższa i dużo wolniejsza. Spróbuj użyć wagi, czegoś i grawitacji, żeby spróbować się zatrzymać. Tak, ogólnie o to chodzi, nie? Czyli tak, ciężarówka jest wolna, ale mój samochodzik, który wygląda jak Ford Crown Victoria, jest bardziej podatny na zniszczenia. Ale ta ciężarówka wcale nie jedzie wolno, jakbym sobie mógł myśleć. Nie! Będzie ciężko ją zatrzymać, ale spróbujmy, no, będzie kilka prób na pewno. Może spowolnię sobie trochę czas, żeby mieć więcej na przemyślenie, jak to zrobić. Spróbujmy klasycznie, tak? Typowym uderzeniem policjanta. Nie wiem, czy ten pojazd jest pusty, czy pełny, ale podejrzewam, że pusty. Ojej, wylądowałem w rowie. Więc jeśli jest pusty, to paka powinna... Ogólnie tył auta powinien być lżejszy od przodu. Ojej, obawiam się, że... się zahaczyłem i nie miałem już... możliwości manewru. Zobaczcie, mój samochód... Ja dalej mogę chyba nim jakoś tam skręcać, ale... O, teraz się dopiero odczepiłem. Tak, więc... No dobra, kurde, już nie mogę nim jechać, więc... Jeszcze raz. Jak to zrobić? Czy po prostu możemy mu zajechać drogę? To jest bardzo ciężka misja. Nie wiem, jak my to zrobimy, jak my to wykonamy. Nie wiem, jak my tą ciężarówkę zatrzymamy. Ale to jest bardzo ciekawe. I może się okazać, że nawet w tym odcinku nie uda mi się tej ciężarówki zatrzymać. No ale dobra, spróbujmy teraz z mojej drugiej taktyki, czyli wyprzedzamy. Zobaczymy, czy ciężarówka tak łaskawie będzie chciała się zatrzymać. Koguty włączone. Mogę... Nie mam. Nie pytajcie mnie, co się stało. Po prostu zatrzymałem ciężarówkę. Wyjechałem przed ciężarówkę i ona się łaskawie chyba zatrzymała, albo po prostu chciała wykręcić. Naszym zadaniem jest zatrzymać chyba, nie, tu jest napisane take down, czyli unieruchomić pojazd, a nie zatrzymać. Jakim cudem ten samochód się sam unieruchomił, tego, moi drodzy, wam nie powiem, bo sam nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale spróbujmy jeszcze raz tego triku. Zobaczymy, czy ciężarówka zachowa się w ten sam sposób. Dobra. Jeszcze mogę... O, i proszę, ciężarówka się w tym momencie zatrzyma. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Nie mogę obracać kamerą. O, okej. Nie wiem, co się stało. Podjedźmy do niej. Można sobie oczywiście jeszcze po tej całej akcji... Tak. Chyba się wystraszył ten tracker mnie. I tyle, no, on tu próbuje zawrócić. Zobaczcie, że takie nawet dosyć mocne uderzenie w ciężarówkę praktycznie nie robią większego wrażenia na niej. O, nie? No. Także, dziwne to jest, no, ja chciałem się tu trochę pobawić. Było napisane, użyj tam tego, że jesteś szybszy i w ogóle i tych wszystkich swoich atutów, żeby zatrzymać ciężarówkę, a tu wystarczy po prostu przed nią wyjechać i za każdym razem misję mamy zrobioną, więc ja podejrzewam, że to nie jest założenie twórców, aby tak łatwo można było to zrobić. Chodziło tu pewnie o to, abyśmy ją jakoś zepchali albo odpowiednio zatrzymali naszym samochodem, żeby zjechała na pobocze i przez to uderzyła w jakieś tam drzewo i się dopiero unieruchomiła, żeby nie była już zdatna do jazdy. A tymczasem okazuje się, że wystarczy po prostu sobie tak ładnie przejechać i tada. Dobra, znowu się tak ferelnie zahaczyłem, ale o, proszę uwaga, co się dzieje. Ciężarówka się zatrzyma, zatrzymuje. Dalej mogę ją jakoś tam spychać na to pobocze. Uwaga! I co? Well done? Czy nie? Jest, okej, okay, dobra, też tak można zrobić. Czyli chodzi ogólnie o zatrzymanie. A tam było napisane take down. Next. Dobra, w takim razie zobaczmy. Ej!
Ej! Ej, tego nie było! Ej! Ej, słuchajcie, czy to jest dla graczy? Tutaj widzę coś czwórka. Nie wiem, ale to jest coś nowego. Tego naprawdę nie było. Nie? Dobra, weźmy sobie to. Chciałem iść po kolei. I dalej w kolejności mamy jakąś drogę ze skokami. To może być bardzo ciekawe. I później zaczynają się takie bardzo hardkorowe rzeczy. Ale skoro pojawiło się Demolition Derby, zerknijmy sobie na te areny. Czy... From 2 to 4 local players. Local players. To ciekawe. Zobaczmy. Czyli gramy jakby na podzielonym ekranie? Nie mam pojęcia. Czy to widać jakoś z góry? Też nie mam pojęcia. Czy po prostu na podzielonych ekranach trzeba grać? Nie wiem. Ale... dla dwóch albo czterech graczy takich lokalnych, czyli nie wiem. Aha, czyli tutaj możemy sobie wybierać, tak? To są moje wszystkie Virtual Xput Device i Xbox Controller. Okej, w ten sposób, czyli no tak, ale zobaczmy. To dziwne. Mogę to jakoś... nie mogę tego przełączyć. A to jest moja myszka. A ona jest zawsze wykrywana w grach jako kierownica. Zdaje się, że mamy taki rzut z góry i to jest jakby taka minigra. Bardzo mi się to podoba, bo... szukałem właściwie takiej gierki, gdzie będę mógł pograć ze znajomym i po prostu się porozmawiać. Tylko no właśnie, to nie jest multiplayer, to jest tutaj, o, gramy na innym komputerze, tak? Nawet nie ma możliwości jakby połączyć drugiego komputera do mojego komputera i grać ze sobą, czyli nie można się tam przez jakieś hamachi podłączyć i grać sobie. Tylko po prostu od tako, nie? To jest dziwne, ale nie mogę tego wystartować. A może i mogę, moment. Tak, coś się dzieje z moim autem. Ja to chyba, nie wiem, czy to wystartowałem, czy nie. Ale dobra, zostawmy ten temat. Nie działa to, fajnie, że taka opcja została dodana. Fajnie, podsumowałem, nie działa to, ale fajnie, że została dodana. No kurde. Nie no, ogólnie, może moja wina, ale osoby, które mają BeamNG Drive, mogą sobie teraz ze sobą pograć na jednym komputerze i to może być coś ciekawego, tak? Natomiast dla mnie to jest bezużyteczne, bo ja nie mam znajomych. Dobra, mamy tutaj wyścig tym oto muscle carem i będziemy skakać sobie. Zobaczymy przy okazji, jak fajnie działa tutaj zawieszenie podczas lądowania. To jest bardzo ciekawe. Spowolnimy jeszcze czas. Bardzo fajna sprawa. Samochód dalej jest prawdopodobnie zdatny do jazdy. Tak, troszeczkę się odkształcił. Każdorazowy taki skok przy wyższej prędkości prawdopodobnie będzie powodował dalsze odkształcenia. Zgadza się. I uwaga, trzeba uważać na drzewa. Więc to nie jest taka łatwa sprawa. I w miarę prosto no, starać się lądować. Ops, 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 teraz będzie chyba hardcore. Tak, obejrzyjmy sobie to. Ale nie, jeszcze nie jest tak źle, jeszcze możemy jechać. Wiecie dobrze z odcinków BeamNG Drive u mnie na kanale, że i nie tylko u mnie, że takie uszkodzenia to są naprawdę bardzo, bardzo delikatne w tej grze. Z samochodu można zrobić praktycznie totalną miazgę i to, co ja, czego ja tutaj doświadczam na tych małych hopkach, to jest tak naprawdę nic. To jest tak naprawdę nic. Dobrze. Bardzo mnie bawią te scenariusze. Cieszę się, że zostały one dodane, że można się w ten sposób pobawić. Strasznie lubię zabawę z botami, jeśli mogę je zderzać i je rozwalać na drobne kawałeczki. Aż ciężko mi sobie wyobrazić, jakby wyglądała taka rozgrywka z jakimś żywym graczem, w sensie w multiplayer. To by było wspaniałe. Słuchajcie, udało mi się bez problemu dojechać chyba do mety. To nie było trudne, ale widzieliście, że sytuacje mimo to były groźne. Było kilka groźnych sytuacji, gdzie mógł być problem, aby ogarnąć dalszą jazdę, ale nie było to aż takie wymagające. Tu mamy coś, co wygląda na trudne. Skydrive, tak się nazywa chyba ten event. Cholera, event albo scenariusz.
Skończyła mi się herbatka. No, już koniec. The end. Niestety. O, tu mamy coś nowego. Skytrack. Proszę bardzo. Wow, to jakaś usportowiona wersja czegoś tam. Jakby Subaru, nie wiem, ale fajnie brzmi. Dobra, idziemy na pełnym gazie. Woo! Na razie idzie spoko. O kurde. Ej, wiecie co mi się przypomina? Trackmania Nations albo Trackmania Canyon. O kurde. Siła docisku działa. Woo! Ej, ładnie leciałem. Naprawdę leciałem na kółka tak pięknie. Myślałem, że to nie będzie problemu, a tu się okazuje, no jednak odpadły wszystkie kółka prawie. Ale dziwne, no ładnie leciałem, ładnie lądowałem, Adam Małysz, Telemarek, wszystko ładnie. A tu się okazuje, że jednak to nie to, co miało być. Dobra, spokojnie. Da się to przejść. Coś tak czuję, bo nawet na tych zakrętach jest nie jest zbyt trudno. Spróbuję na pełnym gazie to przejechać, może to jest właśnie klucz do zwycięstwa. Znowu to samo! Tym razem troszeczkę zwolnimy i zobaczymy, co się stanie z autem. Tak, tak. I... Wow, ale się pięknie wgiął. Uszkodzenia są... Ja pierdziu. Świetnie to wygląda. A tak się zastanawiam, czy jeszcze będę mógł pojechać gdzieś na ryby albo coś tym autem. Nie, auto no, już praktycznie nie jest zdatne do jazdy. Nie odpala, nie kręci, nic się nie dzieje. Więc dobra, próbujemy dalej. Nie wiem ile prób będzie, ale problem jest z tym kolejnym zakrętem. Tam jest ciężko jakby. Muszę skręcać chyba trochę, albo dobra, zaraz zobaczymy. Ojej, 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 ojej. Siek! Kurde, ale te uszkodzenia są świetne. Tak samochody się idealnie niszczą. Nie wiem, czasami oglądacie pewnie jakieś tam... Ojej, co mi się tutaj stało? Oglądacie tam jakieś zdjęcia po kraksach samochodowych i widzicie, że te auta rzeczywiście są zniszczone tak jak w tej grze. Po jakimś tam zderzeniu. To jest świetne, to niszczy system. Ale dobra. Uwaga. Rzuca tutaj trochę, ale... Woo! Oh! My god, nie fajnie. What the fuck? Jeszcze raz. Fajne to jest, podoba mi się. Nie wiem, czy to przejdę w tym wieku. Ale naprawdę... No... Dobra. Skupić się trzeba. Najgorszy jest ten zjazd jakby. Przejście w taką nieco pro... Uff, tu wszystko jest trudne. I z dachu mamy... O, teraz zrobi się roadster nawet. Proszę bardzo. Nie? Wersja dla wysokich ludzi. Roadster. Wspaniały samochód. Dobra. Kolejna próba. Fajne to jest, bo za każdym razem ten samochód się inaczej niszczy. Ale to nie jest takie łatwe. Podrzuca dupę, starasz się lepiej to jakby obrócić samochód do zakrętu i za każdym razem są jakieś tam problemy. Albo za wysoko, albo za nisko. O, dobra, dobra. O! Jezu. Nawet się zapalił! Nie wiedziałem, że w tej grze jest ogień. Ha! Niesamowite. Dobra, ostatnia próba, jak się nie uda, ja sobie to spróbuję poćwiczyć sam. Kilka lat i dopiero wtedy sobie podziałamy. Pokażę wam, czy uda mi się to przejść. Ale coś czuję, że to nie będzie takie łatwe i nie bez powodu są to jedne z ostatnich plansz do przejścia. Ostatnia próba, jak się nie uda, lecimy dalej. O! Oh. No, na pewno. Tam trzeba chyba dzwonić do 20 km na godzinę. Ale ten samochód się zajebiście niszczy. No nie wiem, czy można powiedzieć o samochodzie, że się zajebiście niszczy. Ja pierdzielę, zobaczcie co tu mamy. Dwa okrążenia trzeba zrobić w ten sposób, na jednym aucie. Jak ja nie mogę kilku zakrętów pierwszych przejechać. Dziękuję bardzo. No dobra, ale powiedzmy, że to była łatwiejsza taka trasa. Zobaczmy to.
To jest jeszcze trudniejsze. I... Ach, no dobra. Obiecuję, że sobie jeszcze to powtórzymy i że wrócimy do tego, do poprzedniego, do tej poprzedniej trasy. Jeśli jakimś cudem się nauczę jechać tam. Ojej. Wąsko! Wąsko! Rzuca! O kurde, to jest zajebiste. I uwaga! Tada! Wcale się nie zniszczył jakoś. Samochód się pali! Ja pierdziu! Do BMW Drive dodaj nowe opcje. Samochód może się teraz zapalić. I ten lakier się jakby troszeczkę zmienił od tego ognia. Zobaczcie, ja za sobą zostawiłem nawet jakieś tam płomienie. Niezłe! Cały czas ulepszają jakoś tą grę, dodają nowe rzeczy. To jest naprawdę bardzo miłe, tak? Bo masz wrażenie, że jednak nie wywaliłeś kasy w błoto. I że... No była jedna taka gra, nie wiem... Jakaś taka strzelanka, Tribes Ascent chyba, pamiętam. Tam wydałem z 70, 17 dolarów, nie 70. Tam trzeba do góry nogami jechać jeszcze po jakimś łuku. Jak? No, ale wracając do tej strzelanki, to tam wydałem jakieś tam dolary. No a później w ogóle gra przestała być wspierana przez twórców, tak? Nic w ogóle nie dodawali, nie było żadnych nawet eventów świątecznych, nic. No i taki lucek biedny, tak? Taki o sobie. Wow. To jest zajebiście trudne, nie wiem czy jakichkolwiek... I tu mamy dodatkowo zrobić trzy okrążenia. Jestem ciekawy, czy ktokolwiek to przeszedł chociaż jedno okrążenie, a co dopiero trzy. Tu mamy coś ciekawego, ale wiecie co, ja jestem bardzo zainteresowany tym Big Air Vanster. Bardzo trudne ponoć. Być może na następnych odcinkach też będziemy się tu bawić, bo chcę zobaczyć, czy uda mi się to przejść. Ale jestem bardzo ciekawy tej mapki. Tutaj ponoć można robić wysokie skoki. Wow, już myślałem, że nie dolecę, ale udało się. No jak ja mam sprawić, żeby on tutaj wylądował na te koła? Aha, dobra, już załapałem. To jest trudna mapa. Więc okej. Spróbuję jechać po prostu prosto. O, po prostu prosto, to zawsze wychodziło. Nie mogę tym pojazdem sterować w powietrzu, tak? Ale udało mi się nawet wylądować i nie wiem jaką muszę mieć prędkość, aby dojechać dalej. Ale spróbujmy kawałek wycofać i... No co? What? Zapaliłem się. Jak? To wcześniej nie tak nie było tutaj. Wcześniej samochody się nie paliły, ej. Teraz samochody mogą się zapalić normalnie, o co chodzi? Ja nie wiem. Zmienili, popsuli grę. Dobra, spróbujemy po prostu nacelować. To niemożliwe. Będziemy, nie wiem, czy mamy się poruszać zniszczoną ciężarówką, gruszką chyba w tym wypadku, czy co? Ja nie mam pojęcia. Ale sprawdźmy, sprawdźmy, może akurat... Będzie trzeba zrobić coś ciekawego, może holować, nie? Dobra. Slow down in front, sharp turns, avoid rolling over. Ok. There is a hidden shortcut. Dobra, zobaczmy przód tej ciężarówki. Jest ok, więc... Czemu tam było napisane, że jest zniszczona? O co chodzi? Mamy tutaj jakiś skrót do wykorzystania, który nie jest do końca bezpieczny. Musimy uważać na zakrętach, bo ciężarówka może się wywalić. Dlaczego ta misja nazywa się Broken Track, czyli track, dobrze powiedziałem, czy truck, track? Track to jest raczej droga, tak mi się kojarzy, nie wiem czy ja dobrze mówię. Ej, ale chodzi o to ogólnie, aby nie wywalić jej na ostrych zakrętach, w ogóle na jakichkolwiek zakrętach, a dobra, kapuję o co chodzi. No i tam było napisane, że ona jest niby zniszczona, ale nie jest zniszczona, więc chyba ona się bardzo łatwo może zniszczyć na zakrętach. Bardzo łatwo ją z tego co widzę wywrócić, więc pewnie jest załadowana po jajka i trzeba przed każdym zakrętem dość mocno hamować. Nie mamy tu do ograniczenia czasu, po prostu czas się gdzieś tam nabija.
Tak. Aha, dobra, tutaj muszę przyhamować. Nie wiem, jakim sposobem zniszczyły mi się drzwi i odpadł mi sterzak? Co to od mnie odpadło? Nie wiem, chyba jakiś fragment ogólnie od tej gruszki. Ale zdaje się, że pojazd jest bardzo ciężki i on się sam z siebie rozsypuje. I teraz pytanie, czy on po prostu będzie się po jakimś tam czasie rozsypywał od, tak o, sam z siebie? Czy też to będzie wynikało z moich działań? Ale coś czuję, że ta ciężarówka będzie się sama rozsypywała, bo ten zderzak odpadł, czy nie wiem co to było, fragment po prostu karoserii odpadł od tak o, mimo mojej woli. Tak, ja tu nic nie uderzyłem, może tam mocniej przyhamowałem, ciężarówka coś tam podskoczyła na hamulcu, ale to tyle i już, nie? No. No tak, jest dostępny tu jakiś skrót. Możemy nim pojechać, a przynajmniej spróbować pojechać. Bardzo dobrze Lucek zrobił. O, i to jest chyba skrót, o którym była mowa. Mhm. Tak. Jest on ponoć trudny, ale dla chcącego nic trudnego. Ja nie wiem. To jest. Ojej. Kapuje, o co chodzi. Zobaczcie. Ciężarówka się rozpada. Tak, wszystkie elementy powoli odpadają. To jest bardzo ciekawe. Oby były tylko koła. Gówno mnie obchodzi reszta, byleby były koła i żeby to miało jakiś tam napęd. Tak. Nie wiem, czy to odpada wraz z przejechaną trasą, czy wraz z... a to jest świetne, to się wszystko tu rozpada. Czy z czasem to się odpada, czy to odpada. To jest prawdopodobnie skrót, którym trzeba podążać. Muszę zaliczać też checkpointy. Coś się zapaliło mi pod dupą. Jest bardzo niemiłe. Oni tu oszukują. Cała ciężarówka mi się rozpada. Bez kitu. Zobaczcie, wszystko się odczepia. Jakim cudem zniszczyłem? Oni oszukują. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Że tutaj się to takie to kręci od chłodnicy. I to tutaj wszystko ładnie widać, to nie jest takie w kij dmuchał, nie? Ale bardzo fajna sprawa, no. Misje są naprawdę świetne i myślę, że twórcy powinni się na nich skupić, aby robić ich coraz więcej. Nawet takie, nie wiem, wyzwania jak to albo inne, pododawaliby jakieś dodatkowe samochody i to naprawdę by mnie usatysfakcjonowało w tej grze. Bo jest masę modów do niej. Można sobie wgrać te mody, oczywiście też się fajnie nimi bawić. Ale fajnie jakby to było tak profesjonalnie stworzone przez twórców. Masz tam checkpointy, musisz się przejechać. Ogólnie sporo scenariuszy jest też stworzonych przez społeczność i będę je sobie testował, jak już ukończę te, które robimy sobie teraz. Dalej ta ciężarówka się rozpada i odpada tu dosłownie wszystko. Gruszka już widzę, że jest odczepiona, tylko ona się oparła na tej konstrukcji. Odpadły koła z przodu, wszystko się zapaliło. Ja nie wiem, jak mam tym ukończyć ten wyścig, ten dojazd, czy nie wiem, przetrwanie, jak to nazwać. Bo zobaczcie, no rozpadło mi się wszystko w piździec. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku z BeamEngine Drive. Zapraszam was na kolejny. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.